Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się kolejny już raz w Spellcaster University. Odcinek drugi, podejścia drugiego. To akurat pamiętam. I tak. Dziś musimy rozwiązać parę spraw związanych z tym, ile nam czasu zostało, graduacją uczniów i przede wszystkim ze zdobyciem świętej magii. To ostatnio będzie najtrudniejsze. Ale tak. Póki co mam nowych uczniów i zobaczmy, co tu mamy. Austrofob i ma alergię na skorupiaki. Szczerze, najlepszy wybór chyba byłby dla niego tutaj. Więc tak. Alergia na pyłki, powolność, idzie do dobrej kondycji, dziecko natury, głuchota. I tak zapraszamy tutaj. No i tak. Więcej w ten sposób się to prezentuje. Ciągniemy kolejną rzecz. I co tu mamy? Elementalizm. Drugi poziom zaklinania. Elementalizm i zaklinanie. Jak tak będzie? W ten sposób będę mógł łatwo co niektórym przydzielić zajęcia. Później lepsze. Wiecie, szybsze uczenie się każdej magii. Przydatna rzecz. Ale tak, póki co zobaczmy jeszcze, co my tu mamy. I kurczę, trzy bardzo dobre rzeczy. Wąż poprawiłby działanie wszystkich dolnych klas, co przekłada się głównie na alchemię, ale jednak nadal fajna funkcja. Natomiast to zwiększa relacje z orkami. Relacje z orkami to ważna sprawa jednak, więc powiedzmy, że może skupię się na tym. Niech orkowie się cieszą, że ich lubię. No i tak, musimy mieć 90, co będzie trochę ciężkie. To nie wiem, czemu się znowu pokazało w ten sposób. Tak, nie przejmujmy się tym jakoś bardzo. Inkwizycja plus jeden, widziałem to, widziałem, więc fajnie. A tego nadal nie mogę dostawić, więc no, trzeba będzie być cierpliwym. Może w końcu nastanie ten moment. A póki co jeszcze chwilkę, jak będziemy mieli 200, idziemy szybko. A, jak to się nazywa? Kupić nową klasę, dobra, jest 200, więc szybko do kupców po klasę, chyba że będzie coś lepszego. Kalendarz księżycowy, kolekcja kul śnieżnych, nie. A sale lekcyjne. Jest magia światła, dobra. Dobra, 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 dobra. I teraz tak, czy jest ktoś... nie ma nikogo, kto jest praworządny, no ale nic z tym nie zmienimy. I teraz tak, wy w takim wypadku macie jeszcze teraz priorytetowo iść do magii światła. Tajemnej nie możecie, jak już ustawiłem wcześniej. Póki co może zabronimy wam wszystko. Teraz tak, cień i światło jest tutaj też zabronione. No, dobra. I, a to ogarnięte. I powoli musimy szybko uczyć naszych golibrodów, żeby tylko to się udało załatwić. I teraz tak, drogi kolego, jaki masz? Pedagogikę? No, doskonałą. Okej, okay, w takim wypadku, gdzie by teraz to postawić? Jeśli jeszcze gdzieś można. Ciężko znaleźć miejsce, więc w takim wypadku chyba trzeba pożegnać się z kawiarką chwilowo. Zostawimy jemu. Nie, żeby to miało większe znaczenie, ale tak. I teraz co my tu mamy? Ryzykowna gofownica, pokój woźnego. Albo trumna. Ryzykowna gofrownica numer 2. Nie jest to może ideał, ale im więcej stołówek będzie miało te gofrownice, tym lepiej dla nas. A ten kto chce? Co zmieni, turniej nas nie interesuje. Nie, będzie, że turniej nas nie interesuje, bo na razie chcę się skupić na innych rzeczach. Okej, okay, kamień runiczny. Albo zajęcia z runów takie pełnoprawne. Jednak wezmę kamień prędzej. Wolę uczyć ich podczas tego, kiedy jedzą, niż mieć dodatkową klasę. Może by nie było, obie opcje są w porządku, no ale nauka podczas jedzenia to jest, powiedzmy, że coś lepszego niż byle co. W którym jest dodatkowa klasa. Wiecie, nie rozprasza ich to dodatkowo. A co najważniejsze, przez to, że ich nie rozprasza, to... O, niestety alchemii nie lubi. Dobra, to idziesz tutaj. Właśnie, że ich nie rozprasza dodatkowymi zajęciami, co się uczą tutaj spokojnie, fajnie. Tych run. Jednocześnie jedząc, więc tak, profit. Co my tu mamy? Przecież jesteśmy pokojowo nastawieni, o nie. No niestety będzie walka z orkami. Tylko dwóch na całe szczęście, na całe nieszczęście nadal będą orkowie.
Więc tak, przyspieszmy to może. Oby nauczyciele zareagowali w czas, bo tak dowiedziałem się, że nauczyciele też mogą. I... Dobra, nikt nie zginął. Więc jest dobrze. No, dobra, więc teraz klasyfikacja. I co my tu mamy? Uczony. Tam jakieś inne opcje, ale niech będzie uczony bez... na szczycie. Tutaj spróbowałbym inaczej, podróżujący w czasie. Ładne, może być. Kapłan rytuałów, może być coś lepszego. Uczony, okej. Okay. uczony, dobra. Poszukiwać przygód, niech będzie. Perfumiarz, nie. Poszukiwać przygód może być. Nakręcać zegarów, nie. Zegarmistrz, trochę lepsze. I dobra. Kolejni uczniowie. Wyznawca cienia, ale też adept alchemii. Jest zwykły, bogaty. Na razie dajmy jednak do gruborożca. Grzeczny, z krótkim snem. Zwykły. To zapraszamy tutaj. I dobra, mamy trochę finansów, to teraz nie musimy się niczym przejmować. Aż tak bardzo. Nie zmienia to faktu, że jednak będę to oszczędzał. Musimy trochę odwiedzać kupców, mieć też oszczędności na inne sytuacje. Ale tak, powoli to idzie. Wierzę, że nie mamy żadnego golibrody. Ale no, może się uda. Może się jakimś cudem uda. O, przy okazji świnka już jest. To teraz tak, ze świnką, gdzie by się udać? Mana tajemna. Nowi nauczyciele są lepszymi pedagogami. Nie jest to aż takie istotne. Złoto. Król nas nadal nie lubi, okej. Okay. Złoto za ucznia i nowi uczniowie są zamożniejsi. Nie aż takie potrzebne. Mana tajemna podczas wydarzeń, więcej mana światła podczas nauki. Nic istotnego. O, to byłoby fajne, ale trudno. Do kupców? A może do orków? Zapiekujemy się rannymi, będą mogli wrócić do walki już jutro. Albo 30 z orkami. Pan złomić 1% byłoby cenne, ale 30 z orkami, musi mieć tam 90, żeby zaliczyć zadanie, więc tak, to będzie lepszy wybór. I niech będzie, dociągnę. Pokój nauczycielski, klasa magii tajemnej, klasa magii naturalnej. Tajemna. Zostawię tutaj, może. Trochę daleko, więc tu będzie lepiej. Chaotyczny, dobra, bierzemy ciebie. Nadal nie ma miejsca na to. Ale tak. Jeśli kogoś zastanawia, czym to brałem, to mamy klasę specjalizującą się w magii tajemnej. Więc dziwne, żeby mieli tylko mało pokoi dla siebie. A w ten sposób, no, zwiększyliśmy ich szanse. No okej, okay, teraz tak. Genialny, wszechstronny łakomczuch. To jest naprawdę niedobre, więc musimy dodać tam, gdzie jest smakosz. Bibliofilia i cwaniak to nie jest ważnego. Jest genialny. Więc dajmy go tutaj. Dolny, odważny gnot z klaustrofobią? Niech będzie tu. Dobra. Jakoś sobie radzimy. A smoków jak nie było, tak nie ma, niestety. Więc może przyspieszmy trochę. I zaraz niestety dosięgniemy połowy czasu, jak tak patrzę. Ale dobra, orkowie coś chcą, poszukiwacze przygód coś chcą i w ogóle... I fioletowy smok. Drugi smok, dobrze. Orkowie coś chcą, są głodni. Dajmy gofry. Macie przygód. Kanały. Typowo. Nie chcę na razie brać niczego wielkiego. A wydaje się to być sensowne. I czy można tak po prostu stąd pójść? Można tak po prostu pójść. Okej. Okay. To w takim wypadku. A czy mamy kogoś naprawdę dobrego? Mamy nawet dobrych. Ale zacznijmy w takim razie od elementalizmu. To są nasi mistrzowie elementalizmu. Jeden jest jeden obrażeń, ale ma też czwórkę w zabójstwo. W takim wypadku możemy cię wziąć. Nie wiem, czy na front, ale na pewno wziąć możemy.
Tutaj mamy dużo magicznych słów. Dobra, on będzie lepszy. On, ona w sumie to bez znaczenia. I teraz, czy jest jeszcze ktoś bardzo dobry? W sumie nie, więc taką grupką sobie szybko pójdziemy na chwilę. Czterech elementalizmów będą dużo mogli w sumie bić. O, i teraz tak. Magia bestii nie mamy, a szkoda, bo są te ciekawe rzeczy. Karta Pegas. Tutaj 5 heroizmu nie mamy, oczywiście. A, ewentualnie możemy zawalczyć. Zawalczmy. Są niebezpieczni. Ale tak, wszystkie ataki będą się przebijać jakoś przez zbroję, więc damy radę. Musimy. A ci zaatakują niestety. Mhm. To tak, zawsze mamy chociaż jakąkolwiek tą szansę. A i ona ma 2 życia, więc zawróćmy. Wiem, że to dziwne, ale to zepsułem. Zepsułem po prostu, bo nie mam nikogo, kto się daje na front. Więc trudno się mówi. Ale tak, chciałem spróbować. Spróbowałem, nie wyszło. Trudno się mówi. I wracamy do naszej nudnej, normalnej szkoły. I jej nudnych, normalnych problemów. I tak, z tego tak, mamy ile smoków? Chyba 2. To jeszcze fajnie byłoby dobrać smoka z jakiejkolwiek innej talii i... Całe złoto poszło. Niedobrze. Dobrze, a właśnie ile mamy opłat? 30 nadal? Okej. Mam tutaj kogoś dobrego. Alergia na pyłki, tchórz. Zwykły, praworządny. Zapraszamy. Niezniszczalność, grzeczność, nadpobudliwość, łakomczuch. Nie. Dziecko natury, odwaga, łakomczuch, potencjalność tutaj. Okej. Zasnął. A jak przy okazji tutaj doskonała, super, więc kapelusza nie potrzebuję. Gorzej tylko, że już pomału się kończą miejsce na kapelusz. Z tego co widzę. Na razie go może odburzymy. No w sumie bardzo dużo już ma doskonałą pedagogikę, więc te, chyba nie musimy się tym przejmować aż tak. Kapelusz możemy na razie odłożyć właśnie. I tak, świnka morska. Nie pamiętam, ile kosztują artefakty. Akurat by się przydały, więc no niestety. Niebieski smok. Niebieski smok. Niebieski smok. O, czy mam miejsce jakieś dobre na niebieskiego smoka? Na wejście, no niestety. Nie jest to idealne miejsce, ale tak. Najważniejsze, że mamy niebieskiego smoka, czyli brakuje jeszcze jednego? Tak. Jeszcze jednego nam brakuje. Już myślałem, że dostaniemy zielonego smoka, jak na... jak tak po prostu... jak na zawołanie. No i coś, nie dostaliśmy, ale dostaliśmy za to wieżę świnek morskich, co też się przyda. I teraz tak, do orków mamy 60, więc pójdźmy jeszcze raz. Fajna opcja, ale nie. To zdecydowanie nie. Niech będzie to. 70, dobra, jeszcze 20 tylko, nie będzie tak źle. Naprawdę? Naprawdę. Najgorzej. Tracimy mnóstwo many. Jeszcze złoto nam odebrali. Jest tak, nierozgarnięcie, czyli do widzenia. Nierozgarnięcie, do widzenia. Dziecko natury, dobra kondycja, smakosz, alergia na skorupiaki, brzydota. Bardzo dobre, tylko niestety ta alergia na skorupiaki. Idziesz do rybeła w takim wypadku. I właśnie, może w sumie... ruborożec. Nie, nie ma co ich... na razie... nazwę przymuszać. Do tego, jak to się nazywa. Też? Dobra, dajmy może mi specjalizację w alchemii teraz. Najczęściej będziemy po prostu uzupełniać to, co da nam szans na to. Co nie mamy za dużo many alchemicznej, potrzebujemy aż 8000 na zaliczanie.
Tak. A i coś mówisz, ta szkoła może być też porażką. A i co chwilę jakieś pożarnie, pożary. To niestety jest sporym problemem, ale tak, nic z tym nie zrobimy. Magia tajemna, co my tu mamy? Feltowy smok, belweder, gabinet doradcy zawodowego. Żadna z tych opcji nie jest fajna, więc po prostu gabinet doradcy ulepszymy. Nie wiem, co by to miało zmienić, ale... Ale tak, ulepszymy. I mamy... Te, jak to się nazywa? No, graduacja, więc tak. Mistrz zabójców albo zabójca. Niech już będzie zwykły zabójca. Wódz wojenny. Fajne. Więc zaakceptujemy zegarmistrz. Może by się udało, ale nie. Co? Jak? Przekiwać przygód, niech będzie nawet. Uzdrowiciel zdecydowanie tak. I chyba to oznacza, że mamy problemy z nauką. Co z największym problemem w sumie problemem wśród naszych uczniów? Zobaczymy. Głód. Zmęczenie i znudzenie? Ja go nie rozumiem. Zmęczenie w sensie jeszcze okej, bo mamy ich dużo uczniów, a nie najwięcej tych wszystkich rzeczy, ale znudzenie? Nie wiem, czemu tak jest mocno znudzonym. Co, wszyscy idą... Niektórzy idą spać, inni przez zdrowie psychiczne, a inni przez nudę. Ale ja mam wolne łóżka, więc... Naprawdę nie rozumiem, czemu oni, dajmy to, przez zmęczenie idą. Wolne łóżka i na dodatek, no, darmowe łóżka. Więc, no, no to nie rozumiem. Nierozgarnięty, więc do widzenia. Krótki sen, dręczycie, niestety. Dobra, weźmiemy. Teraz tak, czekam na świnkę, która już się pojawiła, więc tak, chociaż najpierw tutaj. Dziadek Mróz albo huczne przyjęcie. Dziadek Mróz, zawsze jakaś mana, którą można podratować, alchemiczna. Weźmiemy, czemu nie? Czemu będzie czyścił szkoły nam? Czemu nie mogę go tu postawić? Proszę bardzo, co jest? Czemu nie można? Coś się zepsuło tam? O, dobra, już jest. Super. I teraz tak, świnki, co? Do kupców może? A tutaj nie ma. Artefakty selekcyjne. Artefakty. Kolejne łóżko w ten sposób zdecydowanie się przyda. Im więcej ich, tym lepiej. Wiecie, że szybciej będą wstawać. Za tym idzie, będzie mniejszy przemiał łóżek. I teraz tak. Teraz rozumiem, że poszli. Coś takiego to są domu? Gruborożec, co? A, dobra. Faktycznie brakuje łóżek. Niestety, jednak z tym nie mogę nic zrobić, bo nie mam łóżek. Po prostu dormitory mi się nie trafiają. A nie wiem, jak można je zdobyć inaczej niż... jak to się nazywa? Brakuje mi słów. Brakuje mi słów, no. Jak je zdobyć inaczej niż właśnie stali ze złotem, którego też mam mało. Właśnie, może... Nie jest to najlepsza opcja, ale... Musimy na chwilę tu ustawić. Niestety. No i dobra. Ze stołówkami w sumie problemów raczej nie powinno być, tak patrząc na wszystko. Więc tak... Jedno co naprawdę, te łóżko. Ale to też da radę załatwić moim zdaniem, więc... No.
Tylko kwestia czasu. A póki co ciągniemy tutaj do elementalizmu. Dodaję pasja. To jest tak. Dojo kolejny poziom byłoby fajne, ale nie. Musimy dostawić gdzieś to. W sumie niech tutaj to nawet będzie. Halo, postaw się proszę. Czemu się nie chcę postawić? Co to jest na inne pole? Nie, jest, dobra. Gra zdecydowała, że ma być tam, to niech będzie tam. A póki co nowy uczeń, genialny, piękny, nieugięty, łakomczu. Zapraszam tutaj. Dobra kondycja, alergia na skorpiaki i nudziarze. Niech będzie do Krakena, bo czemu by nie? Wybrnąć światło, odwaga i zdecydowanie do Krakena. Nierozgarnięci, ale smak już dobra. I teraz najważniejsza rzecz, wyłączymy to. Bo widzę, że dużo dwuletnich nam przychodzi, a dwuletni sobie nie dadzą rady. I tak, orkowie 71 powoli się ogarniają, ale zanim coś, to jeszcze artefakty ponownie. I kolejne łóżko. Nie są one idealne, ale... Tak, musimy ich dostawać gdzie się da, jak się da. Bo to szczerze nasza jedna nadzieja na to, żeby jakoś to przyspieszyć póki co. Wiecie, dopóki nie zdobędziemy kolejnego dormitorium. A z tym to może być ciężko. O, król coś chce? Tak, niech żyjemy szkołą. Wspólny pokój. Zdecydowanie, zdecydowanie wspólny pokój. Wspólny pokój, wspólny pokój. Tak, wspólny pokój tutaj. I to będzie dla Krakena czy dla Rybeła. Kraken ma więcej, więc tak, Kraken. No i przy okazji to jest obok klasy magii światła. Kraken, jak wiadomo, będzie się uczył magii światła. Więc tak, zdecydowanie jest to przydatne. I teraz tak, jak tam świnka? Mhm, już za chwilę będzie, super. A póki co tak, akwarium, albo uwaga. Akwarium, akwarium, akwarium. Zdecydowanie. Dodatkowe generacje złota. To jest nasza nadzieja na wszystko. I no, nawet nie czekam, ciągniemy i proszę, proszę. Dormitorium. Wiem, że bardzo wysoko, ale to tak się złożyło. I czy może to w końcu mogę dostawić? Wreszcie. 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 Jest to fatalna konstrukcja, ale wreszcie. I teraz tak, kogo mamy zwykłego z krótkim snem? Możesz pójść szczerze tutaj, żeby zawsze mieć więcej. Tutaj ambicja i gnot tutaj. Powolny idź tutaj. I okej. Powinienem większą selekcję chyba robić. Jestem tego prawie pewien, ale... A to jest okej. Więc... Jej, jakoś sobie radzimy. Teraz będzie świnka morska, więc przyspieszmy. Kupimy ponownie artefakty, bo tak. I co my tu mamy? Krypta, pokój wozienego... Albo coś takiego... Byłoby fajne, tylko na razie nie chcę rozpraszać, więc weźmiemy drugiego wozienego. Czemu by nie? I tak, teraz jeszcze szybko sprawa, możemy spróbować znowu ustawić to na bezpłatne. Jako, że mamy nowe źródło zarobków. I do orków trzeba będzie zajrzeć, to jestem pewien. Ale zanim to artefakty. I czy mam coś przydatnego? Nie, nie. To jest super. Stołówka. Oczywiście. Stołówka to jest taki najważniejszy punkt naszej szkoły, razem z dormitorium. I przyspieszamy teraz. Niestety niebezpiecznie blisko już jest to, a my nadal nie mam żadnego golibrody. Ale za to powoli sobie radzimy już z tymi problemami. Okej, orkowie coś chcą. Jesteśmy przyjaciółmi. Idealna opcja, hura. I teraz tak, sprzedawca eliksirów młodości. Niech ci będzie, zielarz. Spróbuj może lepiej, jeszcze raz. Może być, zegarmistrz, spróbuj jeszcze raz. Może być. Poszukiwać przygód. Możesz lepiej. Oj, identycznie. Znaczy zdecydowanie lepiej. Tutaj może być. Zostawmy to. I tak. Nie zarobiliśmy jakoś szczególnie dużo, ale nadal fajnie. Popularność, bibliofilia. Nierozgarnięty. Spadaj. Ty też spadaj. Okej. I patrz, no pieniądze powoli generujemy nawet. Dobra, nawet nie powoli. Fajnie byłoby tą rybkę przestawić jakieś lepsze miejsce. Tak przy okazji. Jeśli gdzie będzie więcej uczniów. Ale póki co może w sumie tam stać.
I tak nie jest źle. O, a ktoś idzie tutaj. Tak, bo zapomniałem, że teraz w końcu będą korzystać tu z tego wszystkiego, żeby nie wychodzić i... Biblioteka albo kolejna izba chorych. Wezmę trzecią izbę chorych. Wiem, że może być trochę dziwne, ale... Ale tak, wolę mieć dużo takich rzeczy. I teraz okno na inny świat. Doktorat. Okno na inny świat. Nie ma co po prostu wymyślać, czekać i tak dalej. Okno na inny świat. Tylko gdzie by je postawić, tak żeby największe miało znaczenie? Tutaj? Może? Może tu? Ciężko powiedzieć naprawdę, więc uznajmy, że w dormitorium. Wiem, że jest odległy to dormitorium i tak dalej, ale... Czemu by nie? O, i mamy świnkę. Nawet czekam do kupców po artefakt, który kosztuje 175 i czy jest coś przydatnego? Nie. Niestety nie. A to oznacza więc tyle, że trzeba pamiętać o tym, jakoby, iż ponieważ artefakty potrafią być śmieciami też. To nie jest aż takim wielkim problemem, ale okej. Okay. I w sumie nie mamy jakoś szczególnie dużo prestiżu, ale... Jak będzie w ten sposób. Dodatkowe złoto się może przydać, prestiż jakoś odbudujemy. Pensje coraz większe są w sumie. Muszę zacząć myśleć o tym, jakby to ogarnąć, żeby nie mieć z tym problemów. A przykład właśnie zapomniałem o tych dwóch rzeczach, które no, trochę kopa nam zarzucą. I dobra. Teraz, kiedy już w sumie mamy taką sytuację, to chyba można z pełną premedytacją powiedzieć, że to wystarczy. Tak, z pełną premedytacją powiem, że to właśnie wystarczy. Jak na razie, jeśli chodzi o te artefakty, teraz musimy zacząć myśleć o trzech innych rzeczach. Głównie o tym, żeby zdobyć ostatniego smoka. A druga rzecz o tym, żeby też może... zacząć wyrzucać więcej ludzi tutaj, bo jest ich mało. Musimy 20 takich no, golibrodów wyszkolić. Nie jest to może idealne, ale... do wszystkich zapraszam do Krakena. Zdecydowanie by się przydało. Na całe szczęście mają blisko do dormitoriów i innych miejsc, więc jakoś to będzie. I teraz tak, bal za to stołówkę. Dwie stołówki dadzą serii i alkohole. Dodatkowa stołówka niech będzie. Nie będę budował kolejnej, ale powiedzmy, że ulepszymy jedną z nich, czym by nie. Jak możemy, to tak możemy się spokojnie tym pocieszyć. I kolejni uczniowie. Popularność, smakosz, krótki sen. Wspaniały jesteś, więc zapraszamy. To jest dziecko natury, niestety, ale i tak zapraszamy tutaj. Tu jesteś nierozgarnięty, więc tutaj możesz. Adapt alchemii zdecydowanie tu. I okej, okay, tak. Teraz pójdźmy już do tych orków, może zakończmy wszystko. Mięśniacy nas nie będą lubić, ale orkowie już nas uwielbiają, więc jest dobrze. To jest tak, ptaki... Nie. Nie. Elementalizm wzmocnijmy, bo czemu by nie. Tajemnicze plany. Abalembik. Dobrze, niech będzie alembik. Powoli musimy też myśleć właśnie o miksturach jakichś i orkowie. Dzięki za pomoc, człowieku. To nowa przyjaźń dobrze nam służy, chociaż nie możemy już tyle napadać na ludzi. Ja również się cieszę. Fajnie. I teraz tak, cela, łańcuchy, rogi. Łańcuchy. Dobra, łańcuchy. Będziemy teraz gdzieś tylko powiesić, a niech będzie w stołówce kolejnej. Ciągniemy przy okazji tutaj, kolejny dormitorium. O, kuszący. Daleko, wiem, dziwnie, ale dostawimy. Byleby tylko na pewno było miejsce na spanie dla wszystkich. I teraz można przyspieszyć trochę. Nadal jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji. Tak, tak, tak. Ale tak, mimo wszystko nie ma co się przejmować. Zostanie lepsze łóżko. Nowe zwierzę.
Zaryzykujmy ze zwierzęciem. Wierzę w skrzyni. Magia bestii albo Pegas. Weźmy Pegasa szczerze. Ze wszystkich opcji wydaje się być najlepszy. Niestety nadal to nie jest smok. Więc nadal jednego smoka nam brakuje do kompletu. A magia światła swoją drogą jest tak powoli rozwijana, że... jakakolwiek nadzieja na nią. Róbmy tak. Niech się uczą magii światła w pierwszej kolejności. Tak będzie najlepiej. Chciałem właśnie powiedzieć, że tak, magia światła jest trochę zaniedbywana, co oznacza. Ej, dobra, jak jest teraz taka sytuacja... Okej, okay, ozdobienie murów szkolnych. Nie wiem, o co chodzi, ale zobaczmy. A, chorągwie, dobra. To chorągiew zło. Dziwne trochę, żeby w szkole wychwalać pana zła i tak dalej, no ale... I to ma ewentualnie spowodować, że po prostu będziemy mieć mniejsze problemy z nim, to czemu nie? Teraz tak, czy jest coś jeszcze takiego, co warto byłoby szybko ogarnąć? Nie. Więc na razie możemy kontynuować na przyspieszeniu. Tu mamy już prawie 6000 i mamy graduację. Pieskowy dziadek. Wytwórca golemów mógłby być równie wspaniały, albo rzeźbiarz arkanów, ale niech będzie. Pirotechnik. Mistrz cukiernictwa, książę czarodziej. Zobacz, może te inne. Książę czarodziej. Lepsze było tamto. Zaakceptuję. Zaakceptuję. Łowca nagród. Każdy klient poszukiwacza jest 2% większa. Może być. Mistrz rytuałów. Przykład, zobaczmy, jakie tutaj. Patrzcie, 5 magii czasu. Ładne wyniki. A to wymaga... Możesz dużo lepiej to zrobić. Możesz tak wziąć. O, zdecydowanie tak, przyda się. Tak, pieskowy dziadek. Są tam też inne rzeczy, ale... Bierzemy pieskowego dziadka, zegarmistrz nie. Nie chciałem, ale niech ci będzie, dobra. Kapłan rytuałów. Dobra. Zabójca, przyda się. Przeszukiwać przygód, rzemieślnik. No, nie było niczego lepszego, ale tak też niech będzie. A szybko dociągniemy jedną rzecz. A nowy dom magii, albo klasa alchemiczna. Lepszym klasę alchemiczną, czemu nie? Niedokończonego golema za to postawimy tutaj. Żeby jeszcze tańsza była szkoła. I teraz tak, smakosz, zdolny nudziarz. A pójdziesz tu. Adept alchemii idzie tu. Okej. Okay. Czas się kończy, a nadal ani jednego golibrody. Niedobrze. Nawet mu tylko, że cała magia jest tutaj i tutaj. To jest już naprawdę smutne. Jeden idzie tam. A reszta idzie całe na zabójstwo. Dziwne, patrząc na to, że mam tutaj wprost powiedziane, że magia cień jest dodatkiem. Ale dobra, jeśli tak chcą, to niech tak będzie. No w dom magii. Okej, z królem niech będzie, bo nie potrzebujemy kolejnego domu. Dziecko natury, przyziemność. Mieć tutaj. Nie? Trzeba po prostu próbować. Możesz pójść do rybeła. Adept alchemiczny tutaj, dobra kondycja. Nierozgarnięty, więc do widzenia. Wszechstronność, alergia na skorpiaki, możesz iść tutaj, zdolny, chaotyczny, no, niestety. A możesz pójść też tutaj, alchemik tutaj, okej. Okay. Świnka morska do orków, nie trzeba. Do wieśniaków by można było w sumie. Ewentualnie do pana zła? Nie no, w sumie nie mam po co iść do pana zła. Więc tutaj? Nie wiem. Ciężki wybór. Ciężki wybór, naprawdę. Dobra, zobaczmy, co pan zła powie. Piękna zdobycz. Niestety. Ja z tym idiotem mogłem smoka tam zdobyć. Ja jestem jełopem. Ja jestem jełopem. Sorry, ja. Zawsze pościłem szansę na zaliczenie tego, żeby jeszcze szybciej się uczyli przez tę końcówkę. Dobra. A mniejsza z tym. Nekromancja, zabójstwo, nie mamy tego. Więc weźmiemy kolejne łóżko pożerające dzieci. O,
pierwsze ciągnięcie od zawsze. Łóżko medyczne. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Mhm. Ciągnięcie tutaj i... Norkowy pies. Przydałoby się to w innej planszy. Nie tutaj, no ale dobra, tutaj też może być. I jak tam sytuacja? Mana się spokojnie zaliczy, a tutaj drzwi do innego wymiaru. Albo... O nie, 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 zdecydowanie nie. Więc drzwi do innego wymiaru. Tylko czegoś tutaj uczą. Magii portali zaklinania. Najlepiej to byłoby w takim wypadku zarzucić to w sali od zaklinania. Niemal tutaj jest sala od zaklinania, więc... Uwaga, uwaga. Tak, pracownia zaklinania, więc udało się. Teraz, dobra, delikatne przyspieszenie. Jak tylko będzie można ciągnąć alchemię, to ciągniemy alchemię. I zdolny, pracowity, grzeczny bibliofil. Idziesz tutaj. Trochę przyziemny niestety, ale i tak idziesz tutaj. Odwaga, bibliofilia tutaj, bo jesteś... Niech będzie tak. Głupich nie przyjmujemy. Ciągniemy tutaj, pracownia zaklinania. Talizman, obserwator. Ulepszamy zaklinanie. Już niedługo, będzie dobrze. A ta co znowu chce? Już myślałem. Już myślałem, ale no niestety. No niestety. Czy idziemy znowu do pana zła? W sumie spróbujmy, może się uda. Niestety nie. Tylko tyle. Tym razem nie ma, jak na złość. Więc chyba zawalę. Przez samego siebie. No i tak, entuzjasta magii tajemnej nierozgarniętość trochę tak zniweluje. Tutaj. Niech i tak będzie. Genialnych rzeczy okończył tutaj. No i czekamy. Czekamy po prostu. Okej, okay, ciągnięcie, kolos magii tajemnej, zbroja, nowy dom. Magiczna zbroja, niech będzie tutaj. Gdybym się tylko chciała dostawić. I turniej. Tak, zdecydowanie. Będzie teraz dobrze. Przyspieszamy ponownie, dusza śpiącego, okej. Okay. Lecimy, lecimy. Jak widać, magia święta też już teraz się generuje dosyć przyzwoicie. W końcu się nauczyli jej. I tak, graduacja. Naturalista. Niech będzie. Zabójca. Może być mistrz eliksirów. Zdecydowanie tak. Wiejski mag. Bez przesady. Nawet to jest lepsze. Niech będzie to. Wytwórca golemów. Zdecydowanie tak. Tutaj coś lepszego. Dobra, zegarmistrz. Nie ma nic lepszego, więc niech będzie. Nadal nie ma goli brody. Niestety. Ktoś mi mówi, że no, akurat w tej kwestii to nawalimy. W tej kwestii zdecydowanie nawalimy. Ale tak, alkohol już mamy wsadzony? Czy mi się wydaje? Tak, mamy, więc nic z tym nie zrobimy. A tu mogę to dostawić. To możemy zarzucić, to możemy zarzucić. I uczniowie nowi. Możesz iść tu, zapraszamy tutaj. Jesteś nierozgarnięty, więc nie. Zwykły tutaj. Okej, okay. Oni chcą Księgę Czarów za stówkę. Niech nawet tak będzie. Czy jest jakieś dobre miejsce do zarzucenia? Tutaj możemy zarzucić. Okej, okay. Linka, pan zła. Nadal nic ciekawego. I teraz tak, tutaj ciągniemy prywatny apartament albo klasę alchemiczną. Klasę alchemiczną ulepszymy po prostu kolejne 10%. Tutaj ciągniemy i... Heroizm, pomsta... Święta magia, święta magia, święta magia. Czy jest jakieś dobre miejsce, gdzie można to zarzucić? Czy tutaj było miejsce na to? Nie. Teraz można przywrócić to w ten sposób. To jest to, czego nam było trzeba od samego początku, żeby to doprowadzić do końca. To tak, klasa międzywymiarowa na razie nie potrzeba. Chociaż nie, nie trzeba.
To mógłbym, ale nie trzeba. Weźmy to, po prostu ulepszymy. Niech ładniejsze będzie. A tutaj mentor... niepotrzebne. A to się zdecydowanie przyda. Więc dobra. Jakoś sobie radzimy. I to teraz już nawet przyzwoicie. Albo nawet nie tyle przyzwoicie, co bardzo dobrze. Okej. Ciągniemy kolejne. Niech będzie to. Zawsze będziemy mieć jakieś ładne grzybki. Przyspieszamy. Tak, mana się dogeneruje, to już teraz pewność. Nieugięty komik. Możesz być tutaj w głupi wybrać światła. Tak, możesz pójść tutaj. Kontury, czyli tak. Piękność. Możesz pójść tutaj, wybrać światło zdolny tutaj. Wszechstronnie wybrać światła nierozgarnięte, ale i tak możesz pójść tutaj. Zwykły alergia na skorpioki tutaj. Dobra. Już zaraz koniec planszy. Dwie gwiazdki. Trzecią nawet nie udało mi się delikatnie zacząć. Trudno. Okej, bardzo dobry przedmiot. Chociaż teraz, kiedy mamy to, to może się jakoś uda. O, ci co chcą? Niektórzy muszą podopieć, no tak, bez dodatkowy zestaw bezpieczeństwa uczniów. Szczerze nie wiem, co jest najlepsze. Może alchemiczne na ramienniki? Zawsze jakaś opcja. I teraz tak, zwykli, krótki sen. Możesz być, nierozgarnięty, gdzie jest kontura? Tutaj. Ambicja, zniechęcony, 15 naleści, nie. Możesz pójść tu, wyjątkowo. Coś mi mówi, że niestety. Jakkolwiek bym się starał, nie ma szans. Dobra, mamy to. Mam serię, mówię, mamy to, udało się jakimś cudem. I teraz gdzie orkowego psa wystawiłem swoją drogą, bo już nie pamiętam. Ale trzeba zmienić to miejsce zdecydowanie. I póki co może tego psa, albo nawet, nie, fauna. Chwilowo fauna na białego smoka. Czemu mamy smoki? 40% szybciejsza nauka. Jej. Udało się. Ale pan Złonoc przez to nie lubi. Mogę to postawić gdziekolwiek, więc tu w sumie. Tak, teraz możemy przyspieszyć. Tak, to już nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia. Się dzieje, więc tak, dodge elementalizmu. Może być to. Nie, żeby to miało mieć jakieś większe znaczenie tutaj. Pracownia mikstur ulepszymy, bo czemu by nie? To jest tak, dusza śpiącego, czym śniącego. Bez znaczenia z nazwą. Łóżko skruchy. Albo coś takiego. Niech będzie to. Zawsze dodatkowe karty sera. O ile się to będzie chciało położyć. Dziękuję bardzo. I co on tutaj chce? Udało się osiągnąć cel. Wspaniale. Ale niestety nadal goli brody nie mamy żadnego, więc... Będzie niedobrze. Zdolny, grzeczny. O, i tak idziesz tutaj. To też tutaj nierozgarniętych nie przyjmujemy. Dobra. I w sumie odcinek powinienem już kończyć, ale jakoś tak nie potrafię. Jakoś tak nie potrafię po prostu... Ciężko to określić do końca. Stajnia. Nie jest idealne, ale bierzemy. Nie po to, żeby mieć miejsce dla tych wszystkich zwierzaczków ewentualnych. To jest tak, kot czarownicy. Też niech będzie. Czaszka. Jest jakieś fajne miejsce na czaszkę. Ano jest. Tak, a to możemy przedstawić w sumie tu. Nie, żeby to miało jakieś wielkie znaczenie. Okej, on jest na nas wściekły, ale to nadal nie jest jakiś wielki problem. Idziemy do króla. O, niestety. Nie możemy prosić o to. A trzeba mieć 50, więc... Czy te formularze są potrzebne? No i
dobra, to może być idealne, więc bierzemy. Król nas już lubi. Na przyszłość mamy przygotowane wszystko. A póki co tak. Kamień filozoficzny, super. I teraz tak. O, nasza grupa wraca do bitwy. Pogonaliśmy wroga, nie odnosząc ran, ale w drodze powrotnie poślizgnęła się i rozciąłem sobie nogę. 5, 15. Oczywiście, że wezmę 15. Niech nas lubią bardziej. Niech nas lubią bardziej. A i w sumie możemy teraz znowu to odwrócić w ten sposób. Przez to, że mamy tutaj też naukę świętej magii. Dobra. O, chorągiew gildii albo alembik. Żadna z tych rzeczy nie jest potrzebna. Więc niech będzie nawet to coś. Postawimy, a nóż się kiedyś przyda. Chociaż nie, żebym ja uważał, jakoby to miało być dobrze przydatne i w ogóle, więc tak, tak. Niech będzie to. Tutaj możemy teraz coś dociągnąć. I co tu mamy? Relikwiarz. Fajne, ale to nie to, czego potrzebujemy. Mniej więcej tak to wezmę jednak. Jak już ktoś tutaj przyjdzie, to przynajmniej będziemy mieli większe bonusy za to. Jak się tam uczy. A sam alembik możemy wstawić w sumie nawet tu. Wielkiej różnicy mi to nie robi. I przy okazji tak, tutaj. Wioskowy dziadek może być uczony. Okej, okay. Golibroda, wreszcie pierwszy. Golibroda, wiejski mag. Golibroda, Golibroda, twórca golemów, weźmiemy. Golibroda! Ja przepraszam, gdzie moja karta golema? 5 golibrodów. Możemy się nie wyrobić. Możemy się niestety nie wyrobić. Ale jeśli się wyrobimy, to będzie super. Teraz czarny smok. Na to już trochę za późno, niestety. No i niestety uczą się też tutaj. Mogą pomyśleć wcześniej, zanim to wstawiłem. Ale i tak. Ekstronność. Leniopowolność. Oj, niedobrze, ale i tak. Idziesz tutaj. Nie przyjmuj mnie rozgarniętych. Możesz iść tutaj. Niech będzie i tak. Jest tak, tiara mocy. Zawsze jakaś opcja. O, przy okazji golem już nam przybył w końcu. Niech sobie tam stoi. Opłaty będą jeszcze niższe. Jest tak, alkohol. Nadal nie ma trzeciego składnika, ale zaraz będzie. I świnka. Do króla. Nie jest najlepsza opcja, ale tak. Musimy go odpędzać, ile się tylko da. Chcemy sobie radzić z tym wszystkim. I ile swoją drogą mamy ludzi w Krekenie? Wystarczająco dużo, żeby sobie poradzić ewentualnie z tym wszystkim. Dobra, a teraz jeszcze tutaj to ulepszymy, jaka jest okazja. Nie przyznajemy stypendiów, minus do prestiżu. Mnie to i tak mało interesuje, do widzenia. A może jeszcze pójść. Zwykły punkt może być. Proszę tutaj. A zdecydowanie tutaj. Nierozgarnięty, ale jesteś. No, więc tak. Wszechstronność, alergia na skorpionki tutaj. Adept alchemii, czyli tutaj. Adept alchemii, czyli tutaj. Dobra. Dobra. I cóż, powiem wam szczerze, gdyby nie to, że posłuchałem siostry i wybrałem to w ostatnim epizodzie, to czuję, że ta szkoła była bardzo udana. I teraz tak, jakie relacje z królem? 7 punktów za mało. Niedobrze. Czyli tutaj możemy już teraz nawalić. Jeśli ich nie odepchniemy ponownie. Nie wiem, czy to działa na obecnych, czy nie. Ale ogólnie by się przydało. I teraz tak, to temat, czy możemy gdzieś jakoś ładnie ustawić? Za bardzo miejsc dobrych nie ma, więc co? Zawsze coś. Przynajmniej gruborożce będą mi tutaj czasem generować jeszcze druidyzm. I tak, zdecydowanie warto postawić na takie akcesoria. Jeśli ich mamy dużo na początku, to potem można łatwo
z rozbiegu po prostu zacząć całą rozgrywkę. To też możemy wziąć. I mamy mało czasu. Ale możemy brać teraz... W sumie zarzućmy wszystkich do Krakena. Tam Krakena. Może co niektórzy przynajmniej będą mieli szansę już... Jak to się nazywa? A, będą mieć szansę właśnie zaliczyć Golibrodę. Czy to naturalnie, czy tam w jakiś inny sposób. Tak, duża klipsydra. Może iść tu. Nie, żeby to miało wielkie znaczenie. Teraz tak to... Wezmę uczniów, poczemu nie? Jak mówię, nie będę się przejmował niczym, biorę każdego do Krakena. I świnka morska do króla. Głównie po to, żeby, wiecie, jak najszybciej mieć z nim dobre relacje, a potem błagać o to, żeby odsunął pana zła, czy jak się tam nazywa, ten zły niedobry bebok, z którym walczymy. A czym prędzej, teraz tak, nie grzemy szkołą. Oj, zdecydowanie nie. Królewskie chorągwie, tak. A gdzie się da, tam je umieszczę. Bo teraz w sumie to jest najcenniejsze, co możemy dostać, taka królewska chorągiew. Tylko najgorsze jest to, że w sumie nie widzę miejsca na chorągwie. W ważnych miejscach. A, dobra, powiedzmy tutaj w takim wypadku. Chorągiew w gildii może iść gdzie indziej. Jak mówiłem, na razie wszystkich do Krakena, bo chcę zaliczyć tylko to. I wiem, że nie jestem może najmądrzejszy pomysł, ale... Niech się dzieje, co się ma dziać. Przyspieszamy, magia ciemności, cela więzienna, jeszcze skuteczniejsza. Albo to. Nie, żeby to miało wielki sens, ale... Rozmieszczamy czaszki, po prostu niech sobie będą. Zaraz powinniśmy mieć okazję wysłać świnkę, żeby opóźnić znowu pana zła. Jest to nadal na przyzwoitym poziomie. Arena zabójców, zdecydowanie tak. Super, szkoda, że dopiero teraz. Głównie przez to, że wcześniej chyba nie myślałem, ale no. Magia portali w jakimś miejscu. O, może być tutaj. Dobra. A z tych opcji stajnia albo... Larnie nie. Kolejna wieża dla świnek morskich. Szybsze świnki. Szybsze świnki, zdecydowanie. Pracownia mikstur, skryptorium runiczne. Nie, żeby to miało jakiekolwiek znaczenie w tym momencie, ale tak, niech będzie. Aż ten do rekwizycji, nie. Ulepszymy stołówkę. Płatę za szkołę, utrzymanie 9, pensję. Większa inteligencja, zdecydowanie. Widzieliście to? Widzieliście to? Tam była szansa na arcymaga. To już jest wspaniałe określenie. Bo to oznacza, że naprawdę... Naprawdę mieliśmy dobrych jak to się nazywa, uczniów i dobrą metodę nauczania. Mniej więcej. I niestety tylko jeden Golibroda. Okej, tak. Mamy. Nie mogę tego dorzucić, więc dorzucę alkohol. Mamy pas. Ty możesz iść. Jakoś sobie radzimy. Musimy w sumie. Nie, ale dobra. Teraz dopiero zaliczę, że to 53 minuta. Kurczę, odcinek będzie zdecydowanie za długi. Ale czego się nie robi, byłby tylko to ukończyć. Czego to się nie robi? Okej, świnka morska. Król nadal nas lubi. Więc, no... Drogi królu, zajmij się tym dziadem. Prosimy króla, żeby się tym zajął. Stary do babuży ogniewa. Kurczę, nie mamy 40 z królem, niestety. Jaki pech. Biorę tą opcję. Nie ma to jakiegoś większego znaczenia teraz, przez to, że tak.
ostatniej prostej. Więc no... Kto może do Krakena niech idzie. Przyspieszamy. Czekamy na nieuniknione. Czy muszę kolejnego golema? Nie, wystarczająco dużo golemów już mamy. Tak, nowi uczniowie. Zobaczmy, czy są coś wspaniali. Są nawet coś. Więc dobra. O, pokój prawdy, bohaterski pomnik. Nie ma niczego wspaniałego, więc... Też co, jakimś tym zielarstwem może samo przyjść, więc tak. A pokój nauczycielski kolejny, czy ulepszymy? Ulepszmy, już nie będę wstawił kolejnych, jakoś tak... Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tutaj co mamy? Eliksir leśny, który da nam znowu kolejną wieżę dla świnek morskich. Dostawiam kolejną, tak. Przy komunikacji z królem będą tutaj tym, co można jeszcze ocalić przed porażką. Chociaż teraz, nie ukrywam, będziemy musieli pogadać z nim więcej razy, niż bym tego chciał. Okej, odpoczynę sobie. Dobra, pokój woźnego, dybelskie rogi. Pokój woźnego, ulepszymy. Tak, ulepszymy sobie woźnego, jednego z nich przynajmniej. I to jest tak, pokój czasu, dojo. Pokój, znaczy ten dojo niech będzie król 39, tak. 1%. Zawsze chociaż ten 1%. To jest fajnym wynikiem. I teraz tak, zwykle, dobra kondycja, przyziemność. Możesz pójść tutaj, sumienność, tak, z trzech stron sumienność, przyziemność i tak tutaj. I dobra. Dobra, o co oni chcą? Oczywiście to jest najlepszy pokój. Powrót do domu, zwierzę. Łóżko. Łóżko jest najlepszym, co mogę zaoferować. Niech będzie nawet to łóżko. Wow, wszyscy śpią. Ciekawa synchronizacja. Ciekawa naprawdę synchronizacja i... Nie wiem, czy powinien się z niej bardziej cieszyć, czy nią się bardziej niepokoić. Relikwiarz albo Pegas, ale... Pegas w bibliotece? Czyżby? Może? Halo? Halo, gro, ogarnij się. Dziękuję. Dobra. Dobra. Tyka, film się na ramienniki, ma chęć nosowa. Ma chęć nosowy, by czemu by nie. Możesz pójść tutaj. Możesz pójść tutaj, dobra. Świnka morska, czy teraz mamy... Nie mam na do wystarczających relacji z królem. Fajna opcja, ale nie, musimy tutaj. Odejść. Arena zbójców, oczywiście. Okej. No niestety już znowu blisko. Nawet bardzo blisko, więc wydaje mi się, że nie zdążymy. Kolejna wieża świnek morskich. Niestety. Nie zdąży. Kurczę. Kurczę, to byłoby super. Niestety nie możemy. Może być. Zdecydowanie super, super. Nawet nie patrzę już na niektóre. Chcę po prostu brać te, które dają jakieś korzyści. I ile mam golibrodów? 9. Wolnym uczniów? Dużo. Może jest jeszcze nadzieja na to, że wiecie, będziemy mieć gdzieś... ktoś, kto nam pomoże. Zalicz to wszystko. Byłbym bardzo zadowolony, gdyby się udało, ale... Nie możemy na to liczyć aż tak bardzo, więc chyba na tym będziemy musieli zakończyć obecną przygodę w tej szkole. I obawiam się, że możliwe, że zabraknie trochę. Będzie... A, świnka. Król 55, dobra, 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 dobra. 3%. Nie jest to aż tak duże, jakby mogło być, ale...
tak. Zawsze coś, zawsze jakaś chwila, która może jeszcze nas uratuje. I niestety nie, nie uratuje. Patrząc, ile ich zostało, to już nawet nie ma co brać następnych. Wiadomo, że skończymy jako wiśniacy. Jest świnka. Ale król się tym nie zajmie, więc do orków. Minus 40 z orkami. Ale zawsze daje nam chociaż delikatną chwilę na jeszcze jakieś działanie. Ale ta świnka, tak, tak, tak. Pamiętam, pamiętam to. I w sumie, jeśliśmy mieli dużo tych świnek, to może jeszcze byłam nadzieja. Bo szczerze powiedziawszy, nie spojrzeliśmy dużo, wiem, że jest coś, co jeszcze mogłoby nas tutaj odratować i to porządnie. Ale niestety już chyba nie zdążymy. No, minimalnie nie zdążymy. I cóż, no wiem, że to w sumie jest z mojej winy, że jestem trochę jełopem. Ale i tak jestem zadowolony z tych rezultatów. I gdyby nie posłuchał siostry, to pewnie by było dużo łatwiej to zwyciężyć. No niestety. Klasa alchemiczna. No i... nie przyjmujemy już nikogo, bo do momentu szkoła zostanie zniszczona. No, tak jak mówiłem. Już nie zdążymy. Nie traćmy czasu. Golibroda, golibroda. Fajne, może być golibroda, golibroda. Może być golibroda. Są tu lepsze rzeczy. Zdecydowanie fajne. Czemu nie? Okej, okay. Golibroda, golibroda, golibroda. Golibroda, podróżujący w czasie, może być golibroda. Wiecie co? Tutaj pojawiający się golibrodzy. A wydaje mi się, że mogą nas jeszcze uratować. Myślę. Chociaż nie, minimalnie chyba tego zabraknie. Zdecydowanie zabraknie. I wiem, że mogę tutaj też szukać lepszych i w sumie to powinienem też robić. Ale tak. Niestety. Niestety. A nie, chwila! Zaliczyliśmy to! Zaliczyliśmy to. Jednak się udało. Mogłem pomyśleć w takim razie bardziej o tym, żeby brać lepsze prestiżowe te. Aha, ale tak. Czemu nie? Udało się. Wow. Wow. No to cóż, fajnie. W następnym odcinku w takim wypadku lecimy do lasu, tak jak ostatnio. I co tu mamy? Przygotuję się 5% wolniej, stomany. Oj. O! Ojej. Wszystkie te opcje są wspaniałe. Ale wiecie co, ze wszystkich opcji chyba to jest najlepsze. Tańsze karty, co za tym idzie, szybsze dobieranie. Zdecydowanie lepsze, no chociaż to jest też potężne. Ale tak, niekończąca się encyklopedia. A weźmiemy... no, bo szczerze nie jest to nic takiego wielkiego. Ale tak, resztą szkoły i tym wszystkim zajmiemy się w kolejnym epizodzie, żeby nie było. I... szczerze? Tych opcji chyba wezmę jednak tym razem złoto. Gdyż patrząc na to, ile tego mamy, będziemy mogli dużo ciekawych dociągnięć wziąć, więc... niech i tak będzie, więc... tak, to już tyle, więc... znowu więc, trzymajcie się i hej, hej!